Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu 32. kolejki, gdzie PGFK Stal Mielec zmierzyło się z drużyną Chrobrego Głogów. Z nami jest trener drużyny gości. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do tego dzisiejszego spotkania. Witam Państwa, dobry wieczór. Otóż przegrywamy po bardzo, bardzo dobrym meczu mojego zespołu. Gratuluję przeciwnikowi w tej walce o awans do Ekstraklasy. My dzisiaj od pierwszej minuty pokazaliśmy wysoką kulturę gry. Przeciwnik wyszedł dosyć po prostu zestresowany. Widać było, że presja jest olbrzymia w tej walce o awans. My to dobrze wykorzystaliśmy. Dobrze graliśmy. Myślę, że pierwsze połowę to ta gra była pod naszym dyktando. Drugie połowę wyszliśmy też znowu bardzo dobrze, pierwszych 50 minut. Potem nagle oddaliśmy tę inicjatywę, stale zaryzykowała więcej i pomoże powiedzieć przypadkowe bramki. Wyszło na prowadzenie. Też mieliśmy taki kryzys, gdzie stale też mogła powiesić ten wynik na 2-0. Ale w ostatnich 20 minut to uważam, że my znowu przyjęliśmy inicjatywę, zrobiliśmy wszystko, żeby ten mecz zremisować. No i uważam, że bardzo dobry mecz z naszej strony. Szkoda, że ten wynik nie poszedł za tą grą, ale nie mam żadnych powodów, żeby mieć opuszczoną głowę po takim meczu, wręcz przeciwnie. Wiemy, że jako zespół podejrzewamy, rośniemy i zwłaszcza dziś na takim ciężkim boisku przeciwko dobremu przeciwnikowi daliśmy bardzo dobry mecz. No i idziemy dalej. Mamy jeszcze dwa mecze. Chcemy ten wyjątkowy sezon, jak mówię, zakończyć bardzo dobrze i tyle. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej części konferencji prasowej. Z nami jest trener drużyny gospodarzy, pan Dariusz Marzec. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do tego dzisiejszego spotkania. Witam Państwa. Przede wszystkim chciałem podziękować dzisiaj zespołowi za zaangażowanie, walkę do końca i determinację. Taki zespół chciałbym zawsze widzieć. Zachowaliśmy się dzisiaj jak dobry bokser. Po ciosie, który dostaliśmy parę dni temu, podnieśliśmy się i potrafiliśmy oddać, co prawda innemu przeciwnikowi, ale stanęliśmy na wysokości zadania. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu nie wyglądała tak dobrze. Widać było nerwowość, chęć zwycięstwa i to troszeczkę chłopaków, można powiedzieć, sparaliżowało. Natomiast w drugiej połowie już ta gra wyglądała dużo lepiej. Skończyło się dla nas tak, jak chcieliśmy. Wszystko w naszych rękach. Mam nadzieję, że wszystko się uda i plan, jaki sobie założyliśmy przed sezonem, zrealizujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie trenerze. Dziennikarze akredytujący na to dzisiejsze spotkanie zadali pytania. I tak Waldemar Mazgaj, Gold24 pyta, czy pan trener w przerwie musiał mocno potrząsnąć zespołem, czy było spokojnie? Było spokojnie. Zespół był zdenerwowany dzisiaj. Kibice, ludzie nie wiedzą, co ci chłopcy przeżywają, bo naprawdę tu nie ma ani jednej osoby, która by nie chciała. Wszyscy chcą. I troszeczkę to zespół właśnie sparaliżowało, że jesteśmy blisko, tak jak mówiłem, ale bardzo daleko. Wszyscy chcą, stąd też była właśnie taka nerwowość. Bartłomiej Wisz, Polskie Radio Rzeszów, pyta, panie trenerze, wynik kasuje wszystkie mankamenty i to cieszy, ale dlaczego tak długo trzeba było czekać na pozytywną odmianę w postawie na boisku? Wielka chęć zdobycia tych trzech punktów, powrócenia na dobre tory i to troszeczkę nas sparaliżowało, ale najważniejsze, że się zakończyło dobrze. Także jeszcze raz gratulacje dla chłopaków i do przodu. Bardzo dziękujemy. To już wszystkie pytania. Dziękuję bardzo.